jak gra, to już widzieliście, słyszeliście, a teraz już tylko taki mały, krótki, ostatni odcinek, jak wyszła obudowa i jak jest poskładany już do końca wzmacniacz. A więc tak, w sumie tak jak widać, jest zrobiony pod te głośniki single-ended na dwóch kanałkach. Ostatni już filmik z tego wzmacniacza. Tak to wyszło. Z tyłu wyjście na głośniki i wejście na Canon. I tak, włożone czeskie lampy, bo mam jeszcze te polskie, także w zestawie są i polskie. No i co? Z przodu logo EF80 JK. Tutaj troszeczkę się zakurzył. Wzmacniacz naprawdę fajny. Jeśli macie jakieś pytania, czy pomóc w złożeniu, jeszcze prawdopodobnie będę preamp składał, tylko nie wiem jeszcze, czy preamp oddzielny całkowicie można będzie zastosować do tego wzmacniacza, a można będzie ten preamp zastosować do czegokolwiek innego, też będzie na lampach ECC85, nie? No, jeszcze tylko takie zbliżenie. Transformator zasilający na wierzchu, tam pod to krato. Tak wygląda. Polakierowane. Z 6 warstw jest lakieru na tym drzewie. Tutaj jeszcze miało dojść takie. Też z drzewa takie kółko sobie dorobiłem. Miałem założyć tutaj pomiędzy, ale troszeczkę takie jeszcze nie polakierowane. No i trzeba troszeczkę to ścienić i to tak już tutaj zacząłem tam rzeźbić. Jak będzie cieniutkie, tutaj sobie tak ładnie wyfrezuję, żeby mi tylko tutaj się tylko zaszło. To wtedy je może tutaj jeszcze nałożę. No dobra, pozdrawiam. Jeśli macie jakieś pytania, czy cokolwiek, to pod filmem lub tam na maila. Jeśli trzeba transformatory, mogę, no może mogę przyzwoić na daną oporność, na głośniki, które może mogę dopasować do głośników, nie? Już wiem, jak się to robi. Żartuję. To już dawno ludzie wiedzieli. Dobra. Także życzę udanych konstrukcji. Płytki PCB do wzmacniacza też mam. Jeśli trzeba będzie, to zaprojektuję. Pod dany kształt obudowy, odstęp na przykład między lampami, jaki chcecie, czy wszystko da się zmienić, no, pod danego klienta. Także zapraszam do pisania pod filmem. Może ktoś zechce, a może ktoś będzie chciał odkupić ten zestaw, te głośniki i ten wzmacniacz, to jest na OLX-ie. Adres do ogłoszenia pod filmem podam. No niestety, 2 tygodnie pracy, ale maszynka niezła. Fajnie się prezentuje, fajnie gra. Nie jest źle. Pozdrawiam.